Od zeszłego roku realizowany jest nowatorski projekt pod nazwą Zostańcie z nami, miasto i powiat Świdnica, kontynuowany teraz pod nową nazwą Zalogowani, oczywiście w Świdnicy. Ma on na celu zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w naszym mieście i okolicach oraz do kształcenia się w kierunkach przydatnych na lokalnym rynku pracy. Skąd inicjatywa? Jakie koszta ponoszą organizatorzy na realizację projektu? Do kogo jest on skierowany? Na wszystkie pytania odpowiadają koordynatorzy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Celem programu Zostańcie z nami, miasto i powiat Świdnica jest zwiększenie świadomości ekonomicznej wśród uczniów, propagowanie przedsiębiorczości, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Poza tym program ma za zadanie budowanie tutaj świadomości obywatelskiej, tożsamości z miastem i regionem, jak również ma na celu poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i zakresu zadań i jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy również wypromować i spopularyzować świdnickie szkolnictwo zawodowe. W tym roku, w drugiej edycji, którą zaczynamy od października i będziemy kończyć w czerwcu 2018 roku, przewidujemy tematyczne spotkania młodzieży z aktywnymi liderami społeczności lokalnej. W zeszłym roku takie wydarzenie odbyło się pod nazwą Świd. Przewidujemy dwa takie spotkania. Poza tym będą prowadzone lekcje z doradztwa zawodowego, coachingu, będą prowadzone lekcje z przedsiębiorczości przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundację Banku Zachodniego BZWBK. Oprócz tego będziemy prowadzić grę ekonomiczną i będzie prowadzony konkurs dla uczniów, którzy tutaj wspólnie stworzą film Zostaję w Świdnicy, bo... W programie przewidujemy również wdrożenie projektu Liga Niezwykłych Umysłów dla uczniów tutaj siódmych klas szkół podstawowych. I oprócz tego będzie jeszcze prowadzona edukacja obywatelska przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Program skierowany jest do trzecich klas gimnazjalnych szkół podstawowych, natomiast niektóre działania, o których mowa w programie, będą również skierowane do szerszej grupy i młodszej młodzieży, głównie siódmych klas szkół podstawowych. Po pierwsze, efektem ma być to, żeby w ogóle młodzież z rodzicami, z nauczycielami zaczęli rozważać taką alternatywę jak Świdnica, żeby zaczęli rozglądać się za miejscami pracy tutaj, ponieważ mamy bardzo dużo rozwijających się firm na terenie Świdnicy. To jest pierwszy efekt i już wiemy, że mamy taki feedback, mamy ankiety, z których wynika, że młodzież zaczyna właśnie coraz częściej rozważać też karierę tutaj zawodową w Świdnicy. Innym efektem jest to, że powstają klasy patronackie i oferty staży, praktyk w powiązaniu pomiędzy firmami a szkołami średnimi. To też jest efekt tego programu. Kolejna rzecz to kontynuacja. W tym roku będziemy znowu kierować większość działań do ostatnich klas gimnazjów. Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych zostaną włączeni w ten program. I tak jak w ubiegłym roku, głównie tu opieramy się na warsztatach z doradztwa zawodowego i lekcjach podstaw ekonomii. Dodatkowo w tym roku z inicjatywy pani prezydent włączamy edukację obywatelską, czyli także uczniowie innych klas, chcielibyśmy zaprosić inne klasy młodsze, żeby poznawały, na czym polega samorząd, na czym polega ustrój w kraju, tak żeby w sposób przyjazny, jak najbardziej taki strawny dla młodego człowieka, przekazać takie podstawowe informacje, bo tu widzimy, że są duże braki w całej Polsce, w tym na pewno i w Świdnicy. Dlatego chcemy tutaj przeciwdziałać temu, żeby młodzież wiedziała w ogóle, jak wygląda samorząd, po co jest samorząd, co tutaj można załatwić w urzędzie. W tej edycji 2017-2018 przewidujemy atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Fundatorami będą prezydent miasta Świdnicy, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, natomiast fundatorami nagród rzeczowych Fundacja Banku Zachodniego i prezydent miasta Świdnicy. Organizatorem jest Urząd Miejski. Dodatkowo w tym roku partycypują finansowo w programie, co nas bardzo cieszy, bo jakby ciężar jest rozłożony finansowy tak dużego, wielomiesięcznego projektu, na Fundację Banku Zachodniego BZWBK, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich. Dodatkowo oczywiście partnerami jest Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe. Natomiast główny ciężar oczywiście i organizacyjny, i kosztowy to
pozostaje po stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy. To my jesteśmy organizatorem, inicjatorem we współpracy ze Stowarzyszeniem Kupców. Mam nadzieję, że informacja już dotarła do szerokiego grona zainteresowanych poprzez plakaty. Wczoraj uruchomiliśmy stronę internetową, to jest zalogowani.świdnica.pl. Na tej stronie znajduje się formularz uczestnictwa, jak również regulamin, w którym w pełni opisujemy program, założenia programu, za co można dostać punkty, co będzie w tej edycji, co będziemy dokładnie robić, można się wczytać. Zapraszam do wypełnienia formularza. Najważniejszą informacją jest to, że trzeba go wypełnić internetowo, następnie wydrukować, dać do rodziców do podpisu i przynieść nauczycielowi, który opiekuje się programem w szkole. To jest kilkanaście tysięcy złotych, z czego większość stanowią nagrody dla uczestników. Po całym roku, po wielu zadaniach, które młodzież posiada w ciągu roku, zdobywa punkty za każde zadanie i najlepsi z najlepszych, a będzie to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, więc warto wziąć w tym udział, będą otrzymywać nagrody finansowe i bardzo atrakcyjne też nagrody rzeczowe.